Leszek Ferycz z Xpak TV, witam was. Witam serdecznych dżentelmenów. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Tutaj wyłapałem dwóch z trzech, że tak powiem, organizatorów Sutkiewicz Classic. Dobrze mówię, brakuje nam tylko tutaj pana Zaremskiego. Dokładnie. Dobra, panowie, pytanie do Radka. Radziu, czy spodziewałeś się przede wszystkim takiej frekwencji, bo wiem, że na początku mówiłeś coś o tym, że będzie 110, może 150 osób, a z tego co słyszałem, to już jest tu o ponad 200 uczestników. No powiem szczerze, że nie liczyliśmy, że aż to się odbije takim echem i że będzie aż tylu uczestników, także jesteśmy jak najbardziej mega zaskoczeni pozytywnie oczywiście, że myślę, że jest super. Czy nazwisko Sutkiewicz to już jest tak mocna marka? Bo powiem wam szczerze, śledziłem przygotowanie, że tak powiem, takie marketingowe, jeżeli chodzi o Instagram i Facebook, tutaj do tych zawodów, i one nie były jakieś turbo, takie turbo wysokich lotów. Czy nazwisko Sutkiewicz jest wystarczające, żeby zrobić tak dużą i tak mocno obsadzoną imprezę, jaka jest dzisiaj? No nie wiem. Po prostu myślę, że Radek samą osobą to przyciągnął i wszyscy byli ciekawi. Do tego te figurki, to wszystko, no myślę, że robotę robi ten Sutkiewicz jeszcze, nie? No mam nadzieję, że teraz dużo się nauczymy, dużo wyciągniemy wniosków z tej imprezy i te następne zawody na pewno będą troszeczkę bardziej promowane. No mówię, to jest nasz pierwsze takie nasze wydarzenie, więc tak naprawdę uczymy się. Tak jak mówiłeś, no nie było takiej super promocji na Instagramie, w tych social mediach, bo tak naprawdę nie jesteśmy, że tak powiem, w tym specjalistami. Ale za rok będziemy prowadzili to na większą skalę, na rok zrobimy o wiele większe zawody, bo widzimy, że tak naprawdę ten odbiór jest bardzo pozytywny, więc myślę, że za rok jakieś targi i oczywiście nagrody będą większe, lepsze i same targi będą większe. Mówimy teraz o nagrodach, mówisz, że nagrody będą większe, lepsze, a już chyba na chwilę obecną nagrody są bardzo konkretne. Jak rozmawialiśmy telefonicznie kilka dni temu, naówczas mówiłeś, że już nagroda sięgała tam rzędu 12 tysięcy złotych, tak, za kategorię Open. Dokładnie, no z tego co wiem, to nigdy w Polsce na zawodach kulturystycznych nie było nagrody chyba większej niż 4,5 tysiąca, także trzykrotnie przebiliśmy już tą sumę, także no myślę, że jest super. No. A ja żeby coś dodać, myślę, żeby zmotywować innych zawodników, myślę, że za rok za Open 25 tysięcy. A jak to się stało, że udało wam się zebrać tak duże fundusze, jeżeli chodzi o nagrody? No bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że ze sponsoringiem w Polsce nie jest wcale tak łatwo. Znaczy, no gdzieś głównie to są nasze gdzieś tam znajome firmy, które z nami współpracują, gdzieś sami się odezwali. Mamy też gdzieś tam inkognito ludzi, którzy gdzieś chcieli nas pomóc. Także no jakoś tam własnymi siłami. Lubią też nas po prostu, no, i mają do nas zaufanie, myślę, i to jest najważniejsze. Dobra, Radziu, zawody zawodami, ale jest tutaj kilka tematów, o które ja muszę się ciebie podpytać, bo fani kanału Sixpack TV, a przede wszystkim twoje osoby, no są bardzo ciekawscy i też chcieliby wiedzieć. Co możesz powiedzieć w dwóch zdaniach o książce, która się pojawiła niedawno na rynku? Słuchajcie, książka jest głównie o tematyce treningowej, o tematyce takiej dietetycznej, czyli chciałem, powiem szczerze tak, ja zawsze szukałem jakiejś książki, która mogłaby mi pokazać, wytłumaczyć, wprowadzić mnie jakiś taki tor, jak trenować, jak się odżywiać, żeby zrobić, nie wiem, masę mięśniową, zrobić formę. Więc starałem się, jako że nigdy czegoś takiego nie znalazłem, to starałem się zrobić coś takiego, żeby pokazać głównie tym młodym adeptom, ale również tym takim bardziej zaawansowanym zawodnikom, w jaki sposób ja podchodzę do treningu, do diety i tak dalej. Jest oczywiście troszeczkę biografii też, takich tam ciekawostek, że tak powiem, z życia kulturysty. Ale jest to głównie taka treningowa książka o tym, jak robić dobry trening i dietę. Twój młodszy brat Tomek wspomniał, że poruszyłeś też tam tematy takie trochę osobiste, o których jeszcze ludzie niedawno bali się rozmawiać. No tak, jest tam kilka takich historii, które nawet nie wiem, czy powinny być opowiadane, aczkolwiek są. A teraz jeszcze inne pytanie, odbijając tak, abstrahując od sportów sylwetkowych. Widzieliśmy na social mediach, no bo cię śledzimy, zdjęcie, gdzie taki dosyć zmęczony, ściurany, spocony. Jesteś w czerwonym smoku bodajże i tam podpisał ci w komentarzu Roman Szymański, że no będzie ogień. Czy ty chcesz się przebranżowić, chłopie? Nie, absolutnie nie chcę się przebranżowić. Słuchajcie, ja żadnym fighterem nie jestem, nie byłem. Szacun dla fighterów, to jest naprawdę mega ciężka robota. Coś tam robię w tym sobie kierunku właśnie z Romkiem i widzę, jak oni ciężko trenują. Jakaś tam może przygoda czy coś takiego, ale broń Boże, w żaden sposób się nie przebranżawiam. Wiadomo, że nie jestem, że tak powiem, tak jak powiedziałem, fighterem.
ale może coś tam sobie będzie się, że tak powiem, działo, także niebawem się dowiecie. No ale Radziu, ale jakby tak padła propozycja, powiedzmy, no nie nazywajmy tutaj po imieniu, że tak powiem, federacji, ale padłaby propozycja ciekawa, jakaś dobra przygoda mogłaby z tego wyniknąć. Za dobry becel, to co, powiedziałbyś nie? Słuchajcie, dowiecie się wszystkiego 6 maja. A, czyli coś się jednak dzieje. No dobra, to ostatnie pytanko. Co jest najtrudniejszego w organizacji tak dużej imprezy jak Słodkiewicz Team, Słodkiewicz Classic? Myślę, że te detale związane z całą otoczką tych zawodów, żeby ci zawodnicy mieli wszystko to, co powinni mieć zapewnione. No i organizacja z Polskim Związkiem Kulturystyki i Fitness, żeby to miało ręce i nogi, żeby współgrać razem, no to gdzieś było takie trochę trudne, ale osiągnęliśmy porozumienie gdzieś tam na każdym szczeblu. Na chwilę obecną, jak już impreza ruszyła, pełną parą można powiedzieć, troszeczkę widzę, Radek, że nawet ciśnienie z ciebie zeszło, bo już nawet widać po twarzy, że już jesteś trochę rozluźniony, już sobie chodzisz, coś tam jesz. Czego w tym momencie, jak jesteśmy jeszcze podczas tego pierwszego dnia zawodów, jeszcze pół dnia podejrzewam dzisiejszego, jutro powiedzmy cały dzień, czego na chwilę obecną najbardziej się obawiacie? Czy to już jest zapięte na ostatni guzik? Nie, myślę, że ilości ludzi się obawiamy, że po prostu nie zmieścimy ich tutaj. Tak. Myślę, że to jest taki główny nasz, generalnie gdzieś tam taka bolączka, że tych ludzi jest naprawdę sporo i nie spodziewaliśmy się, że będzie taki, że powiem, właśnie oddźwięk, jeżeli chodzi o osoby, które przychodzą, oglądają, startują. A wiadomo, jak sam widzisz, tu to miejsce nie jest aż takie wielkie, także to nas troszeczkę, że tak powiem, przeraża cały czas. No a jutro są jeszcze zawody, wiadomo, są te konkurencje fitness plażowe, fitness atletyczne, tam jest bardzo dużo zawodników. I bardzo dużo chętnych do oglądania. Kończyć, bo bardzo dziękujemy, zmykajcie. Dobrze, dziękuję bardzo. Cześć, jestem Viola. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych filmów Sixpack TV, kliknij dzwoneczek.